W tym nagraniu rozpoczniemy cykl dotyczący reakcji chemicznych. Reakcją chemiczną nazywamy każdy proces, w wyniku którego dana substancja, tak zwany substrat, przemienia się w inną substancję produkt. Reakcje chemiczne są bardzo ważne zachodzą one cały czas w otaczającym nas środowisku. Nawet w tobie, podczas oglądania tego nagrania, przebiega wiele reakcji chemicznych. Przykładem może być proces oddychania albo też procesy trawienne. Są to bardzo skomplikowane reakcje chemiczne. Aby móc analizować różne reakcje chemiczne, korzysta się z umownego zapisu, nazwanego równaniem reakcji chemicznej. Równanie reakcji informuje nas o ilości i rodzaju substratów użytych do reakcji oraz o ilości i rodzaju produktów powstałych w jej wyniku. Substraty i produkty noszą wspólną nazwę. Są to reagenty. Strzałka wskazuje kierunek przebiegu reakcji. Spróbujmy zapisać równanie reakcji chemicznej, obrazujące otrzymywanie cząsteczki wody. Substratami w tym równaniu są dwuatomowa cząsteczka tlenu i dwuatomowa cząsteczka wodoru. Produktem reakcji jest cząsteczka wody. Podobnie jak to ma miejsce w równaniu matematycznym. Taki w równaniu reakcji chemicznej, lewa strona musi równać się prawej. Więc zobacz, tutaj mamy dwa atomy wodoru i dwa atomy tlenu. Natomiast po prawej stronie mamy dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Nasze równanie jest nieuzgodnione. Lewa strona substraty nie zgadza się z prawą stroną, z produktami. Musimy więc uwzględnić odpowiednie liczby przed poszczególnymi reagentami. Są to współczynniki stechiometryczne. Po stronie substratów mamy dwa atomy tlenu, więc postawię dwójkę przed cząsteczką wody, która spowoduje, że teraz mamy również dwa atomy tlenu w dwóch cząsteczkach wody. Jednak jeśli mam aż dwie cząsteczki wody, to podwoiła się również liczba atomów wodoru po stronie produktów. Teraz nie mamy już dwóch atomów wodoru po stronie produktów, tylko dwa razy dwa, cztery atomy wodoru. Jeśli przed cząsteczką postawisz jakąś cyfrę, musisz pamiętać o tym, aby przez nią pomnożyć liczbę wszystkich atomów znajdujących się w danej cząsteczce. Te małe liczby w cząsteczce nazywają się indeksami stechiometrycznymi. Natomiast przypomnę, ta duża liczba przed cząsteczką to współczynnik stechiometryczny. Teraz mamy cztery atomy wodoru po stronie produktów, a po stronie substratów mamy dwa atomy wodoru. Dlatego musimy postawić odpowiedni współczynnik stechiometryczny przed cząsteczką wodoru, tak abyśmy po stronie substratów również mieli cztery atomy wodoru. Współczynnik ten w takim razie wynosi dwa. Musimy mieć cztery atomy wodoru. Dwa atomy znajdują się w jednej cząsteczce. Więc cztery atomy wodoru znajdować się będą w dwóch cząsteczkach wodoru. Teraz zapis równania reakcji chemicznej syntezy wody jest poprawny. Po lewej i prawej stronie równania mamy taką samą liczbę tych samych atomów danego pierwiastka. Reakcje chemiczne możemy podzielić na dwa typy, na reakcje odwracalne i reakcje nieodwracalne. Część reakcji chemicznych zapisuje się stosując pojedynczą strzałkę w kierunku produktów. Wtedy zapis dotyczy reakcji nieodwracalnych. Możemy jednak spotkać się z zapisem równania reakcji chemicznej, w którym będą znajdować się dwie strzałki o przeciwnie skierowanych grotach. Zapis ten zarezerwowany jest dla reakcji odwracalnych. Reakcje nieodwracalne to takie, w których wszystkie cząsteczki substratów ulegają przekształceniu w produkty. W tego typu reakcjach ponowne przekształcenie produktów w substraty jest praktycznie niemożliwe. Reakcjami odwracalnymi nazywa się takie reakcje, w których jednocześnie następuje wytwarzanie cząsteczek produktów oraz odtwarzanie cząsteczek substratów. Większość z tych reakcji to reakcje, które przebiegają w naczyniu zamkniętym, ponieważ ułatwia to zderzanie się cząsteczek produktów, prowadzące do ich ponownego łączenia w cząsteczki w substratów. Przykładem reakcji odwracalnej jest reakcja dysocjacji kwasu siarkowodorowego w wodzie. Reakcja dysocjacji kwasu siarkowodorowego przebiega w sposób stopniowy, ale o tym opowiem ci w jednym z kolejnych nagrań. Ogólnie w uproszczony sposób możemy zapisać, że kwas siarkowodorowy w wodzie dysocjuje na dwa kationy wodoru i anion siarczkowy. Kation jest to jon dodatni, czyli taki jon, w którym masz mniej elektronów na powłokach elektronowych niż protonów w jądrze atomu. Natomiast anion to jon, w którym znajduje się więcej elektronów na powłokach niż protonów w jądrze. Jednak okazuje się, że część kationów wodoru, kiedy w odpowiedni sposób zderzy się z anionami siarczkowymi, oba rodzaje jonów oczywiście muszą znajdować się blisko siebie, to połączy się ze sobą i utworzy cząsteczki kwasu siarkowodorowego. Ta reakcja jest reakcją odwracalną. W tym samym czasie, w naczyniu, gdzie znajduje się wodny roztwór kwasu siarkowodorowego, następuje rozpad obojętnych cząsteczek tego kwasu na jony oraz połączenie się jonów wodoru i jonów siarczkowych i tworzenie obojętnych cząsteczek kwasu siarkowodorowego.